Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym druidzie, na którym już od ponad 3 miesięcy nie klikaliśmy lochów. Dopiero to do mnie dotarło tak naprawdę kilka dni temu, spojrzałem sobie tutaj na pocztę, na walki, no i sami zobaczcie, od 4 października nie klikaliśmy lochów, więc 4 stycznia minęły tak naprawdę 3 miesiące. No bardzo długo, no i szczerze mówiąc stwierdziłem, że dzisiaj będzie naprawdę dobry i mocny odcinek, no bo jednak taka przerwa w lochach, tutaj w międzyczasie wymienialiśmy jakieś bronie, gemy nowe i tak dalej, a nic w tych lochach nie działałem, także myślę, że naprawdę dzisiaj zrobimy ogromny progres. Jeżeli tak faktycznie będzie, to możecie zostawić kciuka w górę i subika z dzwoneczkiem, jeżeli nie, to i tak zostawcie, bo będzie mi oczywiście bardzo miło, także teraz jedźcie w dół, zostawcie tego kciuszka, zostawcie subika, możecie wpijać na Discorda dla widzów, na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu i opisie. Co tu się pozmieniało na tym druidzie? No to już jest taka postać late game'owa, że tak naprawdę no za wiele się niestety nie zmieniło. Kopalnie mamy 32 w tym momencie, stanęła niedawno, bo teraz były te eventy twierdzy i dusz. No i tutaj jeżeli chodzi o twierdzę, no to cały czas budujemy kopalnie. W tym momencie mamy 48, buduje się 49. Tak więc no tak jak mówię, za wiele się tu nie zmieniło. Wydropił nam pierwszy legendarny gemik, który był 1400 plus, 1408 jak widzicie. Wrzuciliśmy go do broni. No i co? Tu mamy coś na inteligencję, możemy kupić od razu. Jeżeli chodzi o zbrojownię, no to mamy cały czas bardzo dużo tych kryształów, więc zastanawiam się, czy w sumie nawet nie możemy tutaj poulepszyć, chociaż razy 13 tego wszystkiego. Broń już mamy ulepszoną, no ale jeżeli chodzi o całą resztę, to może wypadałoby troszeczkę. Już nawet powinniśmy chyba to dalej poulepszyć, ale na razie niech będzie tak jak jest. Zmienimy sobie maseczkę oczywiście na kota. Cały czas siedzę w masce wojownika, no ale jeżeli chodzi o kota, to jest o wiele lepszy do lochów, także to sobie zrobimy w tym momencie. Tu jest wszystko poulepszane, od razu sprawdzimy, czy jest wszystko zaczarowane, no i zaraz do tych lożków będziemy sobie lecieć. No strefa światła dawno, dawno temu już skończona, no ale strefa mroku cały czas tutaj czekam i może faktycznie jakieś lochy, tak jak mówię, udałoby nam się dzisiaj kliknąć. Dobra, o całą resztę też myślę, że warto zerknąć. Tu mamy plus 15, tu mamy wszystko, czy wszystko jest ulepszone razy 2. Wiadomo, że to są takie pierdółki, no ale lepiej, żeby to mieć zrobione, niż potem żałować, że zostało w lochu tam komuś 2 miliony HP, a my mieliśmy po prostu coś nieulepszone, albo po prostu jakąś postać generalnie osłabioną, ale widzę, że wszystko jest raczej ulepszone. Tu widzę, że wszystko jest ok, runki też po 60% mamy. Także dobra, myślę, że powolutku możemy wchodzić na tutaj do lochów. No ale co tu się pozmieniało jeszcze może na serwerze, jeżeli chodzi o rankingi? No to co? Przede wszystkim gildynie. Gildynie się tutaj ostatnio dużo pozmieniało, przez naprawdę bardzo długo nie mogliśmy wbić na top 1, ciągle byliśmy top 2. Jeżeli chodzi o to, co się zadziało, no to upadła gildia, która była chyba bodajże top 3 albo 4, oni się tam zmieniali jakoś miejscami, dokładnie gildia krzyżacy, którą możecie kojarzyć, no i sporo osób od tych krzyżaków przyszło właśnie do nas, tam lider do mnie napisał, czy go zaprosimy, no i też kilka innych osób właśnie wbiło razem z nim. My tu akurat wykorzystaliśmy moment, nie ma co ukrywać, bo podmieniliśmy osoby, które bardzo często nie brały udziału w bitwach, albo miały po prostu pupila na dosłownie 10 poziomie wcale nieulepszonego, albo takie inne, wiecie, rzeczy, którymi odstawali już od długiego czasu. No i dzięki temu podskoczył nam średni level chyba o około 10, coś takiego, więc no bardzo, bardzo dużo. No i dzięki temu mogliśmy wreszcie się postawić gildii Redemptions i pokonaliśmy ją chyba no, kilka razy z rzędu, nie pamiętam, 3 albo 4 razy z rzędu, natomiast wczoraj, dla mnie to jest wczoraj, dla was to może być tam przedwczoraj czy kiedyś, bo nie wiem kiedy ten film wrzucę, jest nagrywany tam powiedzmy z 2 dni do przodu, przegraliśmy z nimi pierwszy raz, także no teraz ta przewaga w czci jest no 3 jak widzicie, dzisiaj ich tutaj atakujemy, więc zobaczymy jak to wyjdzie, no ale tak to oni mieli około 300-400 czci przewagi, tak więc no dzięki temu, że właśnie troszkę się to wzmocniliśmy dzięki gildii krzyżaków, mogliśmy wrócić do tej walki o top 1, no i zobaczymy jak to po prostu będzie szło. No serwer już ma ponad rok, także no już jest dość stary, już w sumie niedługo można powiedzieć, że półtora roku będzie miał, tak więc no tutaj fajnie, że coś zaczęło się dziać, bo przeważnie po takim roku na polskich serwerach już walki żadnej nie ma, także to akurat na duży plus. No i to w sumie taka jedyna większa rzecz, która na tym serwerze się zmieniła. Lecimy, wchodzimy do lochów, no i zobaczymy jak to nam pójdzie.
zaczynamy od samowara Bladego. Maskę mamy odpowiednią, trochę mamy golda, możemy go w sumie wrzucić tutaj w inteligencję teraz. Nie, teraz w HP lecimy. Zobaczcie, jak tu mi akurat równo się rozłożyły statystyki. No ale mam już 18 tysięcy inteligencji w podstawie, teraz będę leciał do 15 tysięcy HP, tak jak to robię właśnie na wojowniku, to co wam mówiłem. No bo i tak siedzę tu cały czas właśnie w masce tego, powiedzmy, wojownika, czyli po prostu niedźwiedzia, tak więc myślę, że to akurat jest w miarę okej. No i zobaczcie, no mamy samowara Bladego. Samowar Blady to jest mag w ogóle. Zapomniałem, że on tutaj w strefie mroku jest magiem, natomiast w strefie światła jest zwiadowcą, czy tam zabójcą dokładnie. No ale w każdym razie może jego nawet byśmy jeszcze nie byli w stanie pokonać i chyba właśnie na to wygląda. To zdziwiony jestem akurat. Myślałem, że Hemoridor to tu bez większych problemów nam powinien paść, no a sami zobaczcie, że z nim chyba będzie ciężko i raczej tutaj sobie niestety rady nie damy. No nie oszukamy go unikami, nie oszukamy go niczym, tak więc chyba po prostu się wstrzymujemy, lecimy dalej. Teraz mamy karuzelę z idolami i mamy Paula Terre. Paul Terra, który jest chyba magiem, no ale dokładnie, zobaczcie, pierwsza próba, no i Paul Terra został pokonany. To w ogóle mogę już poodznaczać, to są bardzo stare lochy, zobaczcie ile ja tego mam, to tak swoją drogą. No i sobie pozaznaczamy o Paula Terre, którego sobie z przyjemnością pooglądamy. Dobra, teraz mamy Spiele Trend, który jest kolejnym niestety magiem. Paul Terra, fajnie, że nam padł, bo to jest wiadomo kolejny znaczek w klaserku, więc lepsze procenty, na których będziemy robić awkę i po prostu więcej expa z tego klasera. No a tu, o, w ogóle się nie uczesałem przed odcinkiem i tak średnio, no ale trudno. Mam nadzieję, że przeżyjecie, najwyżej sobie zasłonicie lewą dolną część ekranu i też będzie git. No Spiele Trend niestety kolejny mag, więc chyba też nie popchniemy go, no tam Paul Terra padł po jednym grzybie, no a tutaj jeszcze jesteśmy niestety, wydaje mi się, że dla niego za słabi. No jeżeli on by był do zrobienia, to już by to dawno padło, dlatego że kwestia tego, żeby każdy walnął po krytyku, a tutaj raczej nie jest to jakieś bardzo trudne. Ale ciekaw jestem, czemu tego samowara nie możemy kliknąć. Ja rozumiem, że to jest mag, że tutaj raczej z nim może być ciężko, no ale mimo wszystko sami przyznacie, że taka przerwa w lochach 3 miesiące nawet na takim etapie to jest dużo, więc jednak no myślałem, że tu go pociśniemy. Jakieś nam tu buty w ogóle poleciały, ale słabsze niż mamy, więc nie ma co. Lecimy dalej, mamy roztańczonego grzyba. Roztańczony grzyb, który jest magiem, no zbijamy mu tutaj ponad połowę HP, ale chyba też jeszcze go nie ruszymy. Roztańczonego grzyba ruszyliśmy dopiero ostatnio na Łowcy Demonów. Tydzień temu bodajże wleciał ten odcinek, kto nie oglądał, to zapraszam. No ale na Łowcy Demonów no to mamy prawie 30 leveli więcej, więc no chyba tutaj tak samo jeszcze nie będzie. No kurde, już trzeci loch próbujemy, a my dopiero jednego przeciwnika pokonaliśmy. Mam nadzieję, że to dalej pójdzie troszeczkę łatwiej, bo póki co, no to taka troszkę lipa, jeżeli chodzi o progres. No ale dobra, lecimy, mamy śpiewające syreny. O, chyba one padną, dokładnie 345 level, więc expa niestety nie za wiele. No ale niech będzie, łapki na wszystkie cechy, więc nawet nie przymierzamy, tylko lecimy dalej. No i teraz mamy Cerbera, przepraszam, nie Cerbera, tylko Cyklopa Polifema, który niestety chyba również nam tutaj nie padnie. Troszeczkę taki speedrun po tych lochach, no ale wiadomo, no jak tu jesteśmy magiem i ten mag w miarę szybko, w sensie jak mamy maga w lochach i on w miarę szybko nie pada, no to raczej będzie ciężko, żeby go dalej ubić. Ale no i tak jestem zdziwiony, nie? Ten samowar Blady mi tutaj w głowie troszeczkę namieszał. No ale dobra, mamy jeszcze 4 lochy. Szkoła magii dopiero 12/20, więc myślę, że tutaj tą szkołę faktycznie będziemy w stanie kliknąć. Jak na legendarnym lochu wymieniałem broń na tym druidzie, to mi dawała 120 średnich, także no bardzo dużo. Oczywiście to jest broń, wiadomo, maga, więc nam te obrażenia rosną bardzo dużo, jeżeli chodzi z każdym levelem tak naprawdę. No ale mimo wszystko sami zobaczcie, że tutaj no naprawdę jeżeli chodzi o upgrade, no to był duży, to tą broń i tak dalej. No a tutaj kurde, no kolejny mag i my go nie możemy kliknąć. Ej, no ja nie wiem co jest, czy ja tutaj jakieś błędy popełniam, czy o co chodzi. No wszyscy mają regularnie wszystko wymieniane. Jak widzimy, kamyczki, no tutaj 1250, więc zaledwie 100 około słabsze. No tu Barbar ma troszkę słabsze, ale generalnie no wszystko na dobrym poziomie. Bronie są w miarę aktualne, wszystko w miarę aktualne. No a tu jak widzimy jest jakiś problem. Dobra, mamy tam broń. Zobaczmy w ogóle, ile nam daje na przykład ta. O kurde, plus 135. No to dobra, to może akurat tutaj leżeć problem. Okej, no to wymienimy mu, skoro już, no to nie jest jakiś fajny rozrzut, no ale niech będzie, 135.
45 to jest bardzo dużo. Tylko teraz tak, tutaj mamy cyk, tutaj sobie zrobimy odzysk klej. No a, to mogłem do toalety w sumie, ale no, nieistotne. Zaraz wrzucimy coś innego do toalety. Tu sobie zrobimy pyk, pyk. Aha, nie mam złota, żeby zaczarować nawet, to czekajcie chwilę. Ile tam potrzeba tego złota? Prawie 8 milionów, czyli chyba z dwa razy musimy dokładnie grywka tutaj kupić jeszcze. No i dobra, jeżeli chodzi o to, to git. Co my tutaj jeszcze mamy? Teraz mamy Barbara, tylko że tak, ja tu mam jakieś bronie. Ten paseczek za ile? Za 2,5, to nie ma co go sprzedawać. Tutaj sobie wymienimy jeszcze jakąś broń. Ile? Poczekajcie, to jest tak. 2, 5, 4, 7, czyli ta broń jest w miarę aktualna, więc ją sobie wymienimy. Wrzucimy do kibla, bo i tak dzisiaj nic nie wrzucaliśmy. No i co? No plus 60, no to nie jest to dużo, nie jest to mało. Co prawda rozrzut jest fajny, no ale dobra, wymienimy, tylko również musimy zamienić, cyk, cyk. Robimy odzysk klej, no tu pyk, tutaj cyk. No i razy dwa sobie klikamy. No i teraz znowu niestety, jeżeli chodzi o golda, to go nie mamy. W sumie to zamiast, no właśnie, to też jest głupi mój pomysł, żeby ulepszać gryfosmoka, przedłużać. Zamiast tutaj sobie po prostu zakręcić kółkiem, no już tego golda będziemy mieli. Dobra, to ulepszone. No okej, okay, no jakiś tam upgrade poszedł, zwłaszcza dla Magusia. Magusiowi dużo dała ta broń. Myślałem szczerze, że te bronie są na w miarę takim poziomie aktualnym, a tu jak widzimy nie. No ale w sumie nie robiłem legendarnego lochu, to też nie ma co się dziwić. Tylko pytanie, czy teraz faktycznie to nam pomoże, żeby coś dalej sobie tutaj podziałać, jeżeli chodzi o lochy, bo szczerze mówiąc mi się nie wydaje. Dobra, tu zrobiliśmy, tu już mamy zrobione, bo też to chciałem porobić zanim wbijemy po prostu level. No i wchodzimy, klikamy dalej, dwójka wybrańców, no i Ron. No i zobaczmy, czy ta wymiana tak naprawdę dwóch broni cokolwiek dała. Rozrzut, no mówię, u tej Kunegundy nie jakiś tam wybitny, no ale kurczę, no to są 3 miesiące, no to już też nie przesadzajmy, to powinno naprawdę o wiele szybciej nam wszystko padać. No nie jesteśmy tutaj, wiadomo, berserkiem żadnym ani nic, no ale mimo wszystko jesteśmy druidem, który ma maskę kota, czyli po prostu uniki, więc no mimo wszystko powinno to w miarę łatwo padać. No a tu jak widzimy, niestety się to nie dzieje. No niby troszkę mu więcej zbijamy po tej wymianie broni, aniżeli to miało miejsce przed, no ale i tak spójrzcie sami, że nie są to jakieś nie wiadomo jakie ilości tego HP, więc i tak chyba nie ruszymy tutaj dalej. Boże, to jest dopiero 12 szkoła magii, no my już zbliżamy się do końca. Poczekajcie, na łowcy demonów, ja nawet zerknę, gdzie my tu jesteśmy tym łowcą. Na łowcy mamy już 18, nie mam pojęcia, o co tutaj chodzi, co tutaj nie zagrało, no ale okej, lecimy dalej. Jeszcze 3 lochy, jeszcze jest nadzieja. Tu zobaczcie Esteros, w Esterosie myślę, że jest potencjał, żeby coś poubijać. No ale najpierw wejdźmy sobie do Odyna, do nordyckich bogów, bo mamy tutaj wojownika, wojownika, którego zobaczcie, no same bliskie próby, co chwilę coś, myślę, że nawet byśmy go byli w stanie kliknąć tutaj, tylko że no kwestia dokładnie jakichś uników, czegoś takiego. No i padło, jest jakiś hełmik dla wojownika plus 59, więc bardzo dużo. Od razu zamienimy sobie runy, bo to akurat w hełmie miał 15%. Także cyk, tu sobie robimy razy dwa. Odzysk lej, no tu pyk, no i wszystko działa tak jak działać powinno. Dobra, lecimy dalej, kogo teraz mamy? Teraz mamy Lokiego, no to jego szczerze mówiąc to nawet nie ma co klikać. Loki bardzo duży i ciężki blok, więc raczej tutaj tym bardziej go nie pokonamy. Odyna sobie od razu zapisujemy również, no i dobra, ostatnie dwa lochy, kurde, taki trochę szybki odcinek, 13 minut, no ale okej, no może chociaż jeden level wbijemy, to by było dobrze, ale okej, zaczniemy sobie od chłopięcego Breena. Chłopięcy Breen, ostatnio go ubiliśmy, albo dobra, nie będę mówił gdzie ani co, bo nie chcę wam spoilerować, może ktoś jeszcze nie widział odcinka albo coś, no ale dokładnie, teraz padł nam tutaj bez większych problemów, no i mamy prawie 454 level. Teraz mamy zgadliwego Ramzeja, bardzo podobnie, jeżeli chodzi o statystyki i tak dalej, do właśnie tego Breena, tak więc wydaje mi się, że również tutaj powinniśmy go faktycznie kliknąć, bo to jest też wojownik, więc no kwestia, tak jak mówię, uników i również powinno tutaj siąść. Tylko poczekajcie, bo my coś jeszcze dostaliśmy, ale to jest hełmik na wszystkie cechy, więc nas bardzo nawet nie interesuje. O, tam było 60 milionów teraz. No lecimy dalej. Po wzgardliwym Ramzeju jest mag, z którym no może być niestety problem, ale to coś tam posprawdzamy. No i po tym magu, jeżeli by się go nie udało kliknąć, no to będziemy lecieć do 13 piętra, który będzie już ostatnim w dzisiejszym odcinku lochem. Tak jak mówię, no speedrun coś szybko idzie, ale no spodziewałem się o wiele
o wiele większego progresu, aniżeli tutaj nasz druid nam niestety zafundował. No chyba kwestia tego braku robienia legendarnego lochu, nie? Bo wiadomo, z legendarnego lochu leci sporo item, ale kurczę, powiem wam, że ja przecież co weekend epicki kupuję epiki, żeby je mieć nawet do kibla, żeby sobie tam codziennie wrzucać i ewentualnie jeżeli są słabsze niż te, co mają pachołki, to je wrzucam do rozmontowania, a jeżeli są lepsze, no to wymieniam pachołkom. No i oprócz tych właśnie, no dobra, padło, oprócz tych właśnie epików, no to są też bronie, nie? Więc i te bronie powinny być w miarę aktualne, no ale dobra, fajnie, coś tam zaczynamy robić, kolejny loszek nam padł, już mamy łącznie 5, no nie jest to jakoś bardzo dużo, no ale troszeczkę chociaż zrobiliśmy. Tu mamy jakąś broń dla Barbara, zobaczmy ile Barbara wydaje. O, Barbar ma chociaż aktualną w miarę. Barbarowi nowa broń dała zaledwie plus 7, więc dobra, w sumie dwie nieaktualne zostały w miarę wymienione. Okej, czyli to mamy zrobione, no i teraz lecimy dalej. Mamy tego bezlicego, bezlicy to jest mag, no i chyba na nim niestety się tutaj chcąc nie chcąc zatrzymamy, no bo chociaż tam 15 milionów, ej, może i by jakaś szansa była. Zobaczmy tu w ogóle jakaś bliska próba, żeby zobaczyć, no bo tu wiadomo, no wszyscy muszą dać standardowo kryta, chociaż dobra, zobaczmy, ten dał krytyka, no tu nawet dwa ustał ciosy, zobaczmy teraz, ten dał krytyka, no i tu dał niestety zwykłego, zobaczmy dalej, ta dała kryta, no i nie ustała dwóch, a myślę, że był potencjał. No i my tutaj, no powiem wam szczerze, że nawet jest potencjał chyba, żeby go ubić, tak jak mam być szczery. No zobaczcie, że tam, o, no dokładnie, zobaczcie, jedna walka wystarczyła obejrzeć z tym magiem, żeby było widać, że faktycznie jesteśmy w stanie go tutaj zrobić. Okej, mamy ostatnie rozmontowanie, tu od razu zmienimy wygląd, bo pamiętam jaki jest, żeby dał nam największą ilość córek do kowala. No i dobra, no i teraz mamy zło wrogiego gnoma, zobaczmy, bo to jest również niestety mag, to jest właśnie ten minus, że teraz mamy dwóch magów z rzędu, minus oczywiście dla druida, dla berserka to by, berserk by się czuł jakby był w raju, no ale okej, zobaczmy czy tutaj, no tu na kryta spadliśmy, no tu dwa zwykłe, ale kurczę, czy by była szansa go w ogóle ubić, no tu niestety zwykły. Może jakby, poczekajcie, jakąś taką próbę wyłapać, żeby mu zostało tak chociaż mniej niż 100 milionów, ale wydaje mi się, że nie, no wydaje mi się, że tamtego bezlicego to już tak na granicy zrobiliśmy, no a ten jest mocniejszy od niego, tak więc chyba niestety będziemy się musieli tutaj wstrzymać, ale dobrze, prawie wbiliśmy kolejny level, no brakuje nam tu jeszcze połowy, no ale jakieś tam lochy jeszcze popadały, coś tam porobiliśmy, więc chyba git. No i okej, zostało nam ostatnie, co mogło być, czyli 13 piętro, mamy czterorękiego Pitera, który jest wojownikiem i chyba go zrobimy. Kwestia jakichś uników od nas, od Kunegundy, głównie tutaj od nas, no i powiem wam szczerze, że ten Peter chyba będzie do zrobienia. To będzie kolejne 300 milionów expa. Jakbyśmy tu jeszcze z dwa lochy zrobili, no to naprawdę niewiele by nam brakowało do kolejnego levela. To łącznie by nam dało dwa levele, czyli koniec końców bilans odcinka wcale nie taki zły, jakby mógł faktycznie być. No ale dobra, no zanim to zrobimy, to my musimy jeszcze te dwa lochy pokonać, a to wcale może nie być takie proste. To jest wojownik, a jeżeli chodzi o 19, to jest bodajże zwiadowca, jak się nie mylę. No a 20 wiadomo, to jest ten Marf słynny, to jest mag. Więc no tutaj tego wojownika może i bylibyśmy w stanie pokonać. Zwiadowcę myślę, że nawet może i by było troszeczkę prościej, chociaż to nie wiadomo, bo oni biją takie obrażenia, że ciężko tutaj cokolwiek w ogóle pomyśleć, no ale jeżeli chodzi właśnie o to 13 piętro, to jest może jakaś nadzieja, powiedzmy, na pokonanie dwóch i zdobycie tych 600 milionów expa, no ale tutaj wiadomo, wszystko, różnie to bywa, albo po prostu mieliśmy już te 3 miesiące temu, tak, te lochy dociśnięte, bo faktycznie my tutaj z wieloma przeciwnikami mierzymy się, dopiero jakby mierzyliśmy się na łowcy demonów, który ma tam 480 level, a tutaj na 450 mierzymy się z nimi na druidzie, więc może faktycznie te lochy są aż tak dopchane mocno, że po prostu tutaj no jest generalnie ciężko, żeby coś tutaj dalej jeszcze popchnąć. No kurczę, myślałem, że ten czteroręki Peter nam chociaż padnie, a tu niestety się nie udaje póki co. Pierwsza próba, tam jedna z pierwszych była taka w miarę, o teraz też 76 milionów. No tutaj HP nie ma jakoś bardzo dużo. Najwięcej tutaj problemów sprawia nam to, że po prostu bije ogromne ilości, zresztą możemy sobie nawet obejrzeć. No zobaczcie, on jednym zwykłym hitem jako wojownik Barbaro zabiera pół HP, tutaj na kryta ma tego, tu jeżeli chodzi o Kunegundę, no to tu też za wiele mu nie zrobiła, no i tutaj z nami walka,
No ale też nas raczej w miarę szybko, no dokładnie, na jeden zwykły cios na zmawia. No tutaj siła uników musi być naprawdę potężna, żeby tego czterorękiego Petera faktycznie udało nam się pokonać i może nie wystarczyć, powiem wam szczerze. No ale dobra, oprócz tego może jeszcze sobie wrócimy do tego Hemoridoru. Od Hemoridoru zaczęliśmy i na Hemoridorze myślę, że skończymy. Troszeczkę mnie tak korci, żeby jeszcze tam wbić i tego maga spróbować przeklikać, chociaż no w szkole magii nam się nie udało, więc to wiadomo, nie zawsze to jest wcale takie proste, ale jeszcze tam do niego wrócimy i może jeszcze z 200 prób czy nawet 300 na niego sobie wydamy, zobaczymy jak to pójdzie, ale najpierw tego czterorękiego Petera jeszcze, powiedzmy z 50 grzybków, go tutaj pomęczymy, a nuż się trafi taka próba, gdzie Kunegunda zrobi mnóstwo uników, gdzie my zrobimy dużo i po prostu jakoś to w miarę nam pójdzie. 40 grzybów jeszcze. No tu mamy, no kurczę, no tak go, no ciężko, no widać, że do, jeżeli chodzi o taką próbę, gdzie prawie go zbijemy, to raczej zdarza się ona bardzo, bardzo rzadko, przeważnie tu mu zbijamy dosłownie ćwiartkę, ewentualnie do połowy dochodzimy, więcej nie, no ale trudno, dobra, 4, 3, 2, 1, nie udało się, Peter jeszcze pozostał nietknięty, okej, no to tak jak mówiłem, wchodzimy do tego Hemoridoru, mamy tu tego maga, no i zobaczmy, no temu magowi, kurde, zobaczcie, no my też zbijamy około pół HP przeważnie, więc to też nie jest. Zobaczmy jak to w ogóle wygląda, no te walki, kurde, ten mu tu prawie nic nie bije, ten, no dwa krytyki w miarę fajne, no ale to też nie jest nie wiadomo co, tutaj on w ogóle bardzo mocno bije, to zobaczcie, że my też tutaj jakichś szans ogromnych to na pokonanie go za bardzo nie mamy, nawet to widać w tej walce, że nawet jakby on walił same zwykłe ciosy, a my jakbyśmy walili same krytyki wszystkimi pachołkami i sobą, to i tak z nim będą problemy. Dobra, to chyba nie ma co. Nie ma co, wydaje mi się, przedłużać ani nic. No jakiś tam progres został zrobiony. Tak jak mówię, zdziwiłem się, bo mniejszy aniżeli zakładałem. Myślałem, że naprawdę o wiele więcej tu zrobimy. No ale tu w Westerosie pokonaliśmy trzech, także no generalnie tragedii nie ma, ale to pokazuje, że faktycznie ten legendarny log by nam tutaj mógł o wiele większy progres przynieść. No my tu prawie, ja tu prawie nic nie robiłem na tym druidzie, jeżeli chodzi o legendarny log. No i takie są właśnie skutki. Dobra, zmieniamy tą czapę, dajemy sobie jeszcze dwie statki w HP, no i możemy obejrzeć jak to tu wyglądało z Paulem Terrom. No to nie było zbyt trudne, sami widzieliście, że za jednego grzyba padł, tu w ogóle zwykły od Magusia, tu krytyk, no i my jeden ustaliśmy i krytyk, nawet nie potrzebowaliśmy samych krytyków, żeby go ubić, no tak jak mówię, no już bardzo długo na nim staliśmy i wyszło tak jak wyszło, tu jeszcze nam nie da nawet 300 milionów expa, no ale trudno, lecimy dalej, śpiewające syreny, prawie 3 miliardy HP, więc no bardzo, bardzo dużo, zobaczmy, Barbar coś tam zrobił, Maguś, no dużo, ale wiadomo, że jesteśmy postacią na inteligencję, więc nie ma co się dziwić, Kunegunda też coś tam zbiła, to jest w ogóle mag, no i zobaczmy jak my zbiliśmy ponad miliard HP, to też myślę, że może być dość ciekawe, zwłaszcza, że my jesteśmy na inteligencję, one są na inteligencję, te syreny, co prawda my jej mamy 20 tysięcy więcej, no ale tutaj kwestia HP, bardzo duża różnica, no ale mimo wszystko jakoś tam udało się je pokonać, chociaż no to sami widzicie, że zaraz zobaczycie, że X jest naprawdę śmieszny, tak więc no po prostu padło nam to tylko tego, żeby padło, nie? Chociaż zobaczcie, że i tak tutaj, jeżeli chodzi o HP, to no troszeczkę szczęścia mieliśmy, nie ma co ukrywać, no i mamy 153 miliony expa, czyli no nie dużo, ale też nie jakoś tam bardzo mało, okej, tutaj jakieś rękawice to widzieliśmy, no i lecimy dalej, mamy Odyna, Barbar coś tam mu zrobił, Maguś tak samo coś tam ubił, no i 677 milionów, czyli tutaj głównie musieliśmy postawić na te nasze uniki, chociaż zobaczcie, że ta walka już wcale nie jest taka jakby nudna, jak to ma miejsce na zabójcy, ta walka tutaj nasza właśnie z wojownikami, dlatego, że my tych obrażeń bijemy więcej, my tutaj mamy tą maskę, tą broń mamy maga, no i generalnie mamy teraz maskę właśnie tego zwiadowcy, więc te obrażenia z jednym ciosem są większe, a to się jak rozkłada na zabójcy na dwa ciosy, bijemy tak jak wojownik tymi brońmi i tak dalej, no to o wiele dłużej to trwa i nie jest takie widoczne,
widowiskowe, no a tu zobaczcie, że fajne kryty poszły, no i jakaś czapa dla wojownika, no ale generalnie Odyn nam padł. Lecimy dalej, mamy chłopięcego Brina, Barba coś tam kliknął, ale nie za wiele, Maguś no też w sumie mógł więcej zrobić, no i zobaczmy, no tu Kunegunda zdecydowanie nam pomogła i zostało nam ponad 350 milionów do zbicia, no ale właśnie o tym mówię, zobaczcie, że tutaj trochę uników, te ciosy jakieś 78 milionów, tu 70 prawie 3, no i teraz dokładnie 133 i szybko to pada, nie? Nie ma takiego, nie jest to takie monotonne te walki właśnie jak na Zabójcy. Lecimy dalej, Barbar no tu nie za wiele, no Maguś dwa jakieś tam kryty widziałem, że walnął, no i Kunegunda, zobaczcie, Kunegunda tyle co nic, więc tutaj po raz kolejny głównie dla nas cała śmietanka, można powiedzieć, zostaje do spicia i do ubicia właśnie tego wzgardliwego Ramzeja. Uników no wiadomo dużo, nie ma co się oszukiwać. O, tu zobaczcie jaki hit w ogóle teraz od nas za 158 milionów, no i 170 milionów na koniec Ramzej pokonany. No i bez Licego możemy obejrzeć całego na sam koniec, bo to jest mag. Barbar jeden, krytyk drugi, zwykły, co ciekawe. Teraz mamy Magusia, który walnął kryta i drugiego również kryta. Mamy teraz szczwaną Kunegundę, która walnęła dwa kryty. No i dla nas tak naprawdę tylko i wyłącznie, no miałem mówić, że tylko i wyłącznie kwestia dość prosta do dokończenia, no a tutaj jednak dwa ciosy krytyczne musiały iść, no ale zobaczcie, że Barbar nie dał kryta, więc no powiedzmy i tak to nie było wcale takie trudne do zrobienia. No i dobra, tak naprawdę to tyle, wszystkie lożki obejrzeliśmy, jakie zrobiliśmy, tak jak mówię, progres spodziewałem się większego, ale i tak nie ma tragedii. Dziękuję Wam pięknie za uwagę, za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to pamiętajcie o tym kciuku w górę, o subiku z dzwoneczkiem, wbijajcie na Discorda dla widzów, na Twitcha, no i tyle. Taki odcinek troszeczkę krótszy, chociaż i tak widzę, że 25 minut. Co mogłem w miarę kliknąć za jakąś tam mniejszą cenę, to kliknąłem, no a dalszą przygodę z lochami, no będziemy musieli tu wrócić za znowu jakiś, no chyba dłuższy czas. Tyle, dziękuję Wam pięknie za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!